Ja wiem, że zostanę za to wyklęty. Przez większość kobiet. Ja zostanę za ten filmik wyklęty i jestem gotów. Rozerwę koszulę jak Leitan i powiem: wbijcie, ale powiem wam prawdę, wszystkim wam powiem prawdę. Ten film jest dla facetów, ale kobiety mnie za to ukamienują. I dlatego jestem gotów oddać swoje życie w ofierze prawdzie. Jeżeli jakaś kobieta, która mnie się podoba, jeżeli jakaś kobieta, która mnie się podoba, mnie nie chce, to ja powinienem się z tym pogodzić, powinienem zaakceptować, że ona mnie nie chce. Uważam, że każdy prawdziwy mężczyzna, jeżeli się spotka z kobietą, która go nie chce, to powinien to zaakceptować i się z tym pogodzić, że ona go nie chce. No i za to uważam, że należy mi postawić pomnik. A ukamienować nie należy, za drugą część. Drodzy panowie, jeżeli was nie chce, jakaś kobieta was nie chce, to pierwsza rzecz, to należy się pogodzić, że ona nie chce. A druga rzecz, to należy zacząć manipulować. Należy kobietę zmanipulować i tak się zachować, żeby tę kobietę rozkochać w sobie. Czemu? Bo jeżeli kobieta nie chce mężczyzny, to znaczy, że ona nie wie, co robi. I należy takiej kobiecie pomóc, żeby ona wiedziała, co robi. I dlatego należy taką kobietę wziąć i pomanipulować. Należy spowodować, żeby ona zechciała. Ja nie powiedziałem, że należy ją zmusić, bo się kobiety nie da zmusić. Nie da się kogoś nakłonić siłą. Ale można to zrobić manipulując. Jak ktoś z was uważa, że to jest nieuczciwe, to niech se będzie z tymi wszystkimi brzydkimi i tępymi babami. Jak ktoś chce mieć cudowną, wspaniałą, niezwykłą kobietę, to należy ją wziąć i zmanipulować, kochani. Należy zrobić to samo, co one robią z nami. One nami cały czas manipulują. No, a teraz możecie mnie ukamienować.